Serdecznie witam pana posła Krzysztofa Ostrowskiego, który jest koordynatorem okręgowym do spraw wyborów samorządowych na okręg koliński. Witam serdecznie, panie pośle. W drodze jest pan poseł Tomasz Ławniczak, koordynator wojewódzki do spraw wyborów samorządowych. Za chwilkę się pojawi, będzie z nami. Witam serdecznie pana wicestarostę, pana przewodniczącego Rady Miasta. Witam pana Dominika Szopę, przedstawiciela posła Witolda Czarnockiego z Konina. Serdecznie witam. Witam wszystkich radnych miejskich, powiatowych, wszystkich państwa z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Turku, ale także naszych sympatyków i nasze turkowskie media. Szanowni państwo, jak powiedziałem, pierwsze takie spotkanie inaugurujące nasze działania na rzecz wyborów do samorządu terytorialnego, wyborów na wójtów, burmistrzów, do rad gmin, do rad powiatu i do sejmiku województwa wielkopolskiego. Pan Tomasz Ławniczak, który za chwilę się pojawi, obejmuje swoim zasięgiem całe województwo, jeśli chodzi o wybory samorządowe. Kolega Krzysztof, nasz okręg koniński, czyli ten okręg parlamentarny, wszystkie 9 powiatów tego okręgu, a ja jestem odpowiedzialny za wybory do sejmiku województwa wielkopolskiego w okręgu numer 4, czyli tym naszym tutaj małym konińskim okręgu obejmującym Konin, Turek, Słupce i Koło. Każdy z nas ma narzucone swoje zadania, każdy będzie musiał się z tego rozliczyć. Niemniej jednak wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, i my posłowie, ale także i państwo, za wybory samorządowe, tak aby one się odbyły z jak najlepszą korzyścią dla społeczności lokalnych, a żeby tak było, to musimy w tych samorządach dokonać zmian. Dobrej zmiany musimy dokonać, o tym myślimy, bo jeśli będziemy w samorządach realizować program Prawa i Sprawiedliwości, to w naszej opinii będzie lepiej w tych samorządach. Utarła się opinia taka, iż wszystko co najlepsze po roku 1989 z tych reform, które miały miejsce, to reforma samorządowa. Jest z tym dużo racji, ale to nie jest tak, że samorząd to jest jakaś wyspa szczęśliwości i dobrodziejstwa. Doskonale widzimy, jak sprawy wyglądają choćby w samorządzie, przecież to też samorząd miasta stołecznego Warszawy, sprawy związane ze złodziejską reprywatyzacją. Podobnie jest w Łodzi, w Poznaniu, w wielu innych miastach. A co jest dalej, to do końca też nie wiemy, bo nikt do tego jeszcze nie dotarł. Aby takie rzeczy nie miały miejsca, aby to się zmieniło, musimy zaangażować się w wybory samorządowe i te wybory po prostu wygrać. Prawo i Sprawiedliwość w Turku ma ambicje do tego, aby te wybory wygrać i w mieście Turku, i w powiecie tureckim, ale i w poszczególnych gminach. Wszędzie tam będziemy wystawiać swoich kandydatów. Jak państwo wiecie, w ostatnich dniach został przedstawiony projekt nowej ordynacji do samorządu terytorialnego. Są tam pewne zmiany, jest kadencyjność wójtów i burmistrzów, niestety liczona od roku 2018, co bardzo nam utrudni. O, jest poseł Ławniczak. Światło miało zabłysnąć, a gaśnie na ten, ale zapraszam. Ja już dokonuję tego zagajenia, także cieszę się, że pan poseł już jest z nami. Szanowni państwo, i aby te zmiany do nastąpiły, musimy dokonać odpowiednich wyborów. Wspominałem wcześniej o projekcie ordynacji wyborczej, czyli ta kadencyjność będzie dopiero
dopiero w latach następnych. Główne zmiany dotyczą tego, że odchodzimy od tych okręgów jednomandatowych, idziemy w kierunku ordynacji większościowej we wszystkich szczeblach samorządu. Zmieniają się też liczby radnych w poszczególnych okręgach, tak jak do tej pory w okręgach na przykład do powiatu w danym okręgu mogło ubiegać się o mandat 10 radnych, teraz będzie to zmniejszone do 7, czyli jest zmniejszenie tych okręgów, podobnie jest w sejmiku województwa i podobnie będzie w gminie, te liczby się zmniejszają po to, aby ta reprezentatywność była lepsza. Szanowni Państwo, pan Tomasz Ławniczak odpowiada za wybory samorządowe w całym województwie. Jest po raz pierwszy posłem tej kadencji, podobnie jak pan poseł Krzysztof Ostrowski. I ja, tak to się zdarzyło, że posłowie, którzy po raz pierwszy są w parlamencie, odpowiedzialni są za wybory w samorządzie terytorialnym. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że skończy się to dla nas wszystkich bardzo dobrze. Dwa słowa tylko, pan poseł Ławniczak zamieszkuje w Ostrowie Wielkopolskim, stamtąd też startował, wcześniej pracował w samorządzie terytorialnym, był wicestarostą, a jak wiemy, kto jest wicestarostą, zostaje później posłem, podobnie było w Turku przecież. Gdzieś nie było inaczej, ale pan poseł Krzysztof Ostrowski był również starostą w powiecie gnieźnieńskim, był także radnym do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, zanim został posłem. Jeszcze tylko dwa słowa o kolegach posłów. Tomasz Ławniczak, z tego co wiem, wcześniej pracował w zawodzie nauczyciela, jeśli dobrze pamiętam. Pracuje wraz ze mną w Komisji Samorządu Terytorialnego w Sejmie i w wielu innych komisjach, podkomisjach. Pan poseł Krzysztof Ostrowski, Komisji Zdrowia i Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie Rzeczypospolitej, co robił wcześniej, to już powiedziałem. Ja za chwilę oddam głos kolegom posłom. Najpierw kolega Tomasz Ławniczak, później kolega Krzysztof Ostrowski. Zwyczajem tych spotkań naszych tutaj jest, że zawsze troszkę czadu posłowi dajecie, tak jakbyście mogli dzisiaj mi ustąpić, a kolegów trochę pomęczyć, to będę wdzięczny, ale to jest tytułem żartu. Oczywiście wszyscy będziemy na pytania odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przeprowadziłem jako przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego taką analizę dotyczącą całego województwa. Był to raport otwarcia, który został przekazany kierownictwu Prawa i Sprawiedliwości przed 30 czerwca, a następnie nam poddany analizie, ale to jest 20 stron i 49 załączników i nigdy nie przedstawiam tego w całości, bo to jest po prostu zupełnie niecelowe. Natomiast chciałem rozpocząć od tego, jak wygląda powiat turecki i generalnie rzecz biorąc okręg koniński na tle Wielkopolski pod różnymi względami. Bardzo będzie nas interesować bowiem, znaczy bardzo będziemy zabiegać o to, aby jak najlepiej wypadły wybory do sejmiku. W sejmiku bowiem jest największa ilość pieniędzy samorządowych, natomiast z sejmików tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ma wpływ jedynie na sejmik województwa podkarpackiego, gdzie sprawuje władzę, cała reszta sejmików i generalnie rzecz biorąc lwia część pieniędzy europejskich dzielonych jest przez sejmiki bez udziału Prawa i Sprawiedliwości. Proszę, będzie dłuższe wystąpienie? Myślę, że można. Nie, ja sobie postoję, bo 19 lat pracy w oświacie to myślę, że... Proszę? 45 minut. Można, tak. Ja chodziłem, nigdy nie siedziałem, byłem przyzwyczajony do tego. Szanowni Państwo, bardzo ważne będą wyniki wyborów do miast prezydenckich, a więc do dużych miast. W Wielkopolsce mamy 7 takich miast, Turek do nich nie należy. Jest to Poznań,
i są to miasta subregionalne, to znaczy dawne stolice województw, a więc Kalisz, Konin, Piła oraz Leszno, ale też Ostrów Wielkopolski i Gniezno. Obydwa miasta powyżej 70-tysięczne. Te 7 miast to miasta prezydenckie i zwłaszcza o nie tutaj będzie chodzić. Oczywiście o powiaty. Mamy 31 powiatów ziemskich, no i 4 miasta na prawach powiatu, to znaczy 4 z tych miast subregionalnych są jednocześnie miastami na prawach powiatu, a tam, gdzie struktury Prawa i Sprawiedliwości wystawią swoich kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, też ich oczywiście będziemy wspierać, muszą na własne barki brać skompletowanie drużyny, mogą otrzymać szyld PiSu, nie ma tutaj problemu. Ja tylko powiem tak, że w raporcie otwarcia na samym początku zwróciłem między innymi uwagę na to, że do takich gmin wiejskich, gdzie PiS wystawiało 20, w sumie wystawiło 23 kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów w 226 gminach całego województwa, w 4 zdobyliśmy no, to stanowisko wójta, między innymi w gminie Władysławów w powiecie tureckim. Nie będę tutaj zasypywał tymi różnymi wskaźnikami procentowymi, natomiast chcę rozpocząć bardzo krótko od sejmiku. Szanowni Państwo, i w moim okręgu kaliskim, i w okręgu konińskim wyniki wyborów do sejmiku nie były zadowalające. Otóż sejmik składa się z 39 radnych, jest 39 mandatów. Okręg koniński stanowi okręg numer 4. Przypominam, że do Sejmu mamy 4 okręgi wyborcze, natomiast do sejmiku 6 okręgów wyborczych. One trochę inaczej układają się, aniżeli okręgi w wyborach do Sejmu. I powiat turecki wchodzi w skład okręgu konińskiego w wyborach do sejmiku. Tutaj uzyskaliśmy w 2014 roku 23% głosów wobec 21,1% 4 lata wcześniej. Był więc progres o 2,8%. O 2,9%, niemalże 3% więcej aniżeli w roku 2010. Ale nie przełożyło się to na mandaty. Jak był jeden mandat, tak jest. Jeden mandat i wprawdzie jest to, jeżeli popatrzymy, jeden z lepszych wyników w ogóle w skali województwa, bo poza okręgiem pierwszym, czyli miasto Poznań, jest to, gdzie było 23,2, tutaj jest 23,1, czyli praktycznie na jednym procentowo poziomie. To jednak, ja zaraz powiem o czym, dlaczego proszę Państwa ten wynik do sejmiku, ale i do powiatu nie jest zadowalający. Mianowicie, gdy porównałem wyniki do wyborów jesienią 2015 z wynikami do sejmiku w 2014, a więc zaledwie rok wcześniej. Przecież zmiana postaw społecznych radykalnie, oczywiście ona miała swój proces, natomiast radykalnie nie zmieniła się w ciągu roku, ale to był pewien proces narastania. Wiadomo, sukces osiągnęliśmy generalnie w 2015 roku w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Ja jeszcze będę o tym mówił. To jednak w okręgu numer 4, gdyby Prawo i Sprawiedliwość uzyskało, a jest tutaj sześciomandatowy okręg, tak? Pięciomandatowy okręg, to w tym pięciomandatowym okręgu, proszę Państwa, konińskim, w okręgu numer 4 do sejmiku, podkreślam, Prawo i Sprawiedliwość zebrałoby 4 mandaty. A zebrało jeden.
rok wcześniej. To świadczy o tym, że są potężne rezerwy. Ja jeszcze mam inne tam zestawienia statystyczne, których już tutaj nie drukowałem, bo ja nie chcę tymi liczbami, szczególnie procentami, gdzie tutaj są te rezerwy, ale uświadamiam w tych największych generaliach. Naprawdę są rezerwy na to. Ja nie mówię już o tych czterech mandatach. W sumie mamy w sejmiku 8 mandatów, natomiast według, jeżeli byśmy uzyskali takie poparcie, jakie PiS uzyskało w skali województwa w 2015 roku, zaledwie rok później, mielibyśmy 16 mandatów, jeszcze raz tyle. To nie daje nam bezwzględnej większości, ale daje taki udział, że albo jesteśmy no, bardzo silną opozycją, z którym jakikolwiek układ, wszystkie inne partie są przeciwko nam i zawiązują koalicję, albo jesteśmy po prostu koalicjantem większościowym i z jakimś jednym podmiotem, naprawdę nawet niewielkim, zawieramy koalicję i sprawujemy władzę, bo brakuje 4 mandaty po prostu do bezwzględnej większości. I akurat okręg Koniński jest tym, zaznaczam to wśród Państwa, którzy jesteście z okręgu konińskiego, a w szczególności z powiatu tureckiego, gdzie rezerwy są największe. Trzeba naprawdę wystawić dobrą reprezentację do sejmiku. I od razu też zaznaczam, niejednokrotnie bywa tak, że do sejmiku startuje na pierwszym miejscu jedna silna osoba zaufana, no potem drugą się dobiera, a potem już następni uzyskują mniej satysfakcjonujące wyniki dla tak zwanego wypełnienia listy. Ja tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły. Szanowni Państwo, i potem na tym jednym skupia się kampania, no i jest jeden mandat, przepraszam, lider jest zadowolony, tak, otrzymał mandat, czy czasem drugi też otrzymuje mandat. U mnie akurat w okręgu kaliskim, mimo że mamy bardziej liberalny elektorat, ja też mówię, wyniki tam nie były zadowalające, ale mamy dwa mandaty, mimo że mamy elektorat bardziej liberalno-lewicowy, ale w perspektywie są nawet 4 mandaty, a 3 na pewno, tak jak tutaj w okręgu konińskim, trzeba po prostu bardzo silnego składu do sejmiku. Ale w tych zmianach, które nastąpią w ordynacji, niewątpliwie zmiana, która przejdzie, polegała będzie na tym, iż kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta nie może startować do rady samorządu innego szczebla. Bo jest to w jakimś sensie oszukiwanie wyborców, zbieranie punktów po to, żeby potem odstąpić na liście miejsce innym, a samemu zajmuje się miejsce w Radzie, przejmuje się władzę wykonawczą pierwszego szczebla. I tutaj no, muszą być osoby zdecydowane, ale zaznaczam, ja przynajmniej tutaj widzę, 2 osoby muszą być i to naprawdę silne, ale to kładę tutaj na barki przewodniczącego struktur tureckich, aby takich kandydatów wyłonić i dotyczy to także innych powiatów okręgu konińskiego. Proszę Państwa, jeśli idzie o okręg, o wyniki w wyborach do Rady Powiatu, to stwierdziłem, że ja tutaj tylko przeczytam poparcie na poziomie 17,1%, ja już tych setnych tutaj nie czytam, przełożyło się na 3 mandaty, czyli o 2 mniej niż w 2010 roku. I chcę zaznaczyć, że powiat turecki jest jednym z niewielu niestety, które mimo że miały silne pozycje, mają silny elektorat, 2 mandaty mniej aniżeli w 2010, bo generalnie rzecz biorąc PiS uzyskał więcej mandatów w wyborach do powiatów aniżeli w 2010 roku. Listy zostały wystawione we wszystkich 4 okręgach. Spadek poparcia w wyborach do powiatu nastąpił o 3,7% i to negatywnie świadczy o przygotowaniu do kampanii. Pisałem dalej, powiat turecki ma duży potencjał elektoratu prawicowego. Andrzej Duda zdobył tutaj 3. miejsce, lista PiS do Sejmu również 3. miejsce, a listy PiS do Rady Powiatu 13. miejsce w skali województwa.
I to właśnie świadczy o tym, ja te tabele kolegom zostawię. Szanowni Państwo, to są te zestawienia. Ja do każdego powiatu robiłem tego rodzaju zestawienia i to jest jak gdyby w pionie i poziomie. Andrzej Duda, 42% poparcia w wyborach w pierwszej turze. Trzecie miejsce w skali województwa na 35 powiatów, 31 powiatów ziemskich i 4 miasta na prawach powiatu. Lista do, i to jest w sumie 147% z przecinkiem średniej krajowej, średniej wojewódzkiej. Wybory do Sejmu, powiat turecki 43,3%, 153% średniej wojewódzkiej. Też trzecie miejsce. Natomiast w wyborach do powiatu, ja tutaj nie analizuję składów personalnych, naprawdę i nie chcę wchodzić w sprawy personalne, ale zaznaczam, powiat turecki 13 miejsce i nie 40 parę procent, tylko 17 i 1/10, co stanowi praktycznie 100%, bo tam 99,6% średniej wojewódzkiej. Tutaj musi się coś zmienić. Ja tutaj nie będę nikogo ani wchodził w szczegóły, bo Państwo to już wiecie, natomiast no, reprezentacja do powiatu tureckiego nie była na tyle satysfakcjonująca, bo ona absolutnie nie odzwierciedla tych tendencji, o których mówią wyniki ogólnopolskie. I na tym może skończę, bo tutaj mógłbym cały szereg jeszcze tych dodatkowych przywieźć tych danych statystycznych. Natomiast proszę Państwa, w tych czterech okręgach, jak ja im się tak przypatrzyłem, jeden jest siedmiomandatowy, drugi jest siedmiomandatowy, to pamiętam, jeden czteromandatowy, jeden trzymandatowy, to tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli wystawiłoby dobrą reprezentację i miało, zebrało podobne poparcie jak w wyborach prezydenckich i parlamentarnych, to bierze w tych siedmiomandatowych 3-4 mandaty, a w tym 3 i 4 okręgowym po 2 mandaty, tak? I jest na pograniczu połowy w 21-osobowej radzie połowy mandatu. I wtedy organizacja PiS ma zdecydowany wpływ na władzę w powiecie tureckim. Ja mówię, a w tej chwili są 3 mandaty. I nie rozpatruję tego, powtarzam jeszcze raz personalnie, bo ja nie będę wchodził. Natomiast proszę Państwa, konsolidacja. To co mówi prezes Jarosław Kaczyński. My nie musimy odnieść sukcesu w wyborach samorządowych. Dlatego, że naszym przeciwnikiem największym, który może nas rozłożyć, nie jest w tej chwili ani Platforma Obywatelska, ani Nowoczesna, ani nawet PSL, zwłaszcza w takich regionach z dominantą wiejskiego czy małomiasteczkowego elektoratu, ale my sami, jeżeli będziemy się kłócić, rozchodzić i jeżeli nie będziemy się konsolidować. Otóż te wyliczenia, ja tutaj to zostawię, pokazują zdecydowanie, że na listach i do sejmiku z jednej strony i do Rady Powiatu, a jeżeli zdecydujecie się do Rady Miejskiej wystawić swój zespół ze swoim kandydatem na burmistrza czy do poszczególnych gmin swoich kandydatów na wójtów bądź burmistrzów i drużyny tamże, to Szanowni Państwo, są do wzięcia, jak powiedziałem, 3-4 mandaty do sejmiku i nie 3, ale z 10 w każdym okręgu, nie po jednym, tylko po kilka mandatów, tylko musi być konsolidacja, dobra współpraca i wtedy rzeczywiście najlepsi będą brać i jest zespół. I ja spotykam w wielu powiatach województwa, bo jeżdżę po województwie, no byłem ostatnio, w jednym z powiatów, akurat w moim kaliskim okręgu w powiecie kościańskim, gdzie zastałem sytuację no, dwóch zupełnie skłóconych ze sobą grup. Ale Szanowni Państwo, jeszcze raz chcę podkreślić.
trzeba też ludzi, którzy oczywiście zapunktują. Jeżeli mamy 21-osobową radę powiatu, to trzeba 42 ludzi do kandydujących do rady powiatu. Jeżeli zdecydujecie się Państwo, iż wystawicie zespół do rady miejskiej miasta Turek, czy do którejś z gmin, to potrzeba następnych 40 i następnych, prawda, a to 20 czy 30 paru ludzi. To potrzeba naprawdę albo pod 80, albo 100, nieco ponad setkę kandydatów. Plus jeszcze tych dwóch, trzech do sejmiku, tutaj mi nawet wychodzi tak, trzech, żeby zebrali punkty. I dla dobrych kandydatów zawsze perspektywa zdobycia mandatu naprawdę będzie. Nie dla jednego lidera, tylko tutaj jest takie poparcie elektoralne, że w każdym okręgu można wywalczyć po kilka mandatów, bo mówiłem o tym i zestawienia statystyczne o tym zdecydowanie mówię. Tylko konsolidacja, zgoda i no takie zdecydowane decyzje i jednolite przywództwo po to, żeby tę społeczność prawicową i centroprawicową tutaj skonsolidować. To na razie tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Na wstępie powiem, że zupełnie zgadzam się z tym, co powiedział mój kolega, tutaj szef na wyborze samorządowe na całym kraju. Muszę powiedzieć, że pan prezes bardzo dobrze wybrał, bo tu nie każdy, znamy się też prywatnie. Myślę, że kolega bardzo dobrze to czuje. Zresztą jak tu razem siedzimy wszyscy trzej, wywodzimy się z samorządu, czy pracowaliśmy w samorządach. Ja w samorządzie byłem właściwie od 90 roku nieprzerwanie, tak tą specyfikę znamy. I rzeczywiście jest tak, że ponieważ kilkanaście słów ogólnie o kraju, ponieważ myślę, że jednak dobrze realizujemy swój program społeczno-gospodarczy, że dotrzymujemy słowa. Jesteśmy pierwszą partią po 89 roku, po 1989 roku, która realizuje swój program, która stara realizować swój program, w którym zawsze to wychodzi. Można powiedzieć, że w niektórych rzeczach nam się nie udało, ale generalnie jest dla wszystkich jasne, nawet dla naszych przeciwników, że słowa dotrzymujemy i to jest dobre. Dlatego pierwszym przeciwnikiem, z którym możemy przegrać w wyborach samorządowych, to jest możemy przegrać sami sobą. Tu się absolutnie zgadzam. No ale ponieważ to wiemy, to trzeba z tego wyciągnąć wnioski i coś mądrego też społeczeństwu zaproponować. Ponieważ trochę czasu zostało zjedzone, bo się spóźniliśmy, za co też serdecznie Państwa przepraszamy, a spotkanie mamy już taką formułę, że jednak ma być rozmowa z Państwem, nie tylko, że my wystąpimy i monolog, tylko, że jednak mają być pytania i odpowiedzi. To ja skrócę swoje wystąpienie i potem myślę, że Państwo będziecie pytać, będzie rozmowa i wtedy rzeczywiście nie uciekamy. Wtedy nie uciekamy i będzie można na pytania odpowiedzieć. Ja nawiążę na początku do niedawno, to się do sobotniego święta, do Święta Niepodległości. Proszę Państwa, właściwie przed 99 lat odzyskaliśmy niepodległość. Ale jakby tak sięgnąć pamięcią wstecz, to w 1918 roku żaden z wielkich graczy europejskich, żaden z, nawet tak samo Stany Zjednoczone, mimo że Wilson w swojej deklaracji, prezydent Wilson w swojej deklaracji mówił o Polsce tam w tym przedostatnim punkcie do swojego 14 tezy, że ma być Polska tam w granicach etnicznych, Polska do morza, ale tego nie precyzował. I nikomu w Europie nie zależało, że Polska była wielka, silna. Mało tego, że Polska powstała w obrębie granic etnicznych obszarów zamieszkałych przez Polaków. I po co to mówię? Bo wtedy, proszę Państwa, no, dzięki właśnie patriotyzmie obywateli, dzięki patriotyzmie Polakom, dzięki właśnie szablom wyrąbaliśmy sobie, wywalczyliśmy z tą niepodległość szablom i przy stole obrad właściwie w Wersalu. I okazało się, że mogliśmy. Mieliśmy w dwudziestoleciu państwo duże, silne, na miarę ambicji, możliwości Polaków. I proszę zobaczyć, że teraz sytuacja jest trochę podobna. Powiedzcie mi Państwo, komu w Europie zależy, że Polska była silnym, sprawnie zarządzanym państwem, gdzie młodzi chcą zostać, gdzie kobiety chcą rodzić dzieci, gdzie po prostu można powiedzieć o tym, że to jest kraj, w którym chciałoby się mieszkać. Nie wiem, jeżeli ktoś zna takie państwo, to proszę ręka w górę, ale nie widzę. Także generalnie no, taki już jest świat, że wszyscy ładnie mówią, poprawność polityczna, ale trzeba o swoje interesy dbać. I myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dobrze to rozszyfrowało, że
że jakby stawiamy na Polaków, stawiamy na naród i chcemy, żeby nas naród chwalił, a nie żeby nas chwalono w Brukseli. I taki realizujemy program i myślę, że tak będziemy realizowali. Ale z tego wynika jakby z chęci, czy z chęci, to mówię powiedziane, z konieczności, z determinacji naprawy państwa, bo że naprawić państwo trzeba, to nie myślę, że nie muszę tutaj wszystkich przekonywać. To wynika też pewnie nasza filozofia rządzenia, że my wiemy i pan prezes Kaczyński wielokrotnie to podkreślał, że nam nie wystarczy jedna kadencja, bo to jest za mało. Tak, żeby naprawić państwo, to trzeba dwie kadencje, to trzeba trzy kadencje, a potem generalnie trzeba zbudować tutaj całe pokolenie patriotów, Polaków, którzy będą myśleli w kategorii racji stanu i odpowiedzialności za Polskę, a nie w kategorii, że tak jak będą nas chwalili w Moskwie, czy będą nas chwalili w Berlinie, to tak będziemy robić. I to jest nasze zadanie. Mało tego, my musimy, państwo doskonale wiecie, bo z reguły jest tak, że kto przychodzi na takie spotkania, to interesuje się polityką i po prostu sporo wie, to że musimy mieć większość konstytucyjną, albo w obrębie Prawa i Sprawiedliwości, albo w obrębie koalicji, bo konstytucja jest tak napisana, bo powstała w latach 90., jest tak napisana, żeby specjalnie Polska za silnym państwem nie była. W tej kadencji, tej większości konstytucyjnej nie będziemy mieli. Co zrobiliśmy? To można by mówić bardzo dużo, co zrobiliśmy. Ja właśnie powiem bardzo króciutko, są trzy sfery: społeczna, gospodarcza i bezpieczeństwa międzynarodowego. No społeczna to państwo wiecie, to też dwie kartki. Generalnie nawet ci, co nas nie lubią, mówią, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która no, działa dla społeczeństwa. Na Zachodzie upchnuli taki termin, pamiętam pierwszy raz, The Economist Pad, kapitalizm solidarnościowy. I przypatrują się temu naszemu eksperymentowi gospodarczemu, bo to się sprowadza do tego, że jednak pomysł jest, oczywiście rozwój jest kapitalizm, ale żeby dochód narodowy, to PKB bardziej sprawiedliwie dzielić. Jeżeli się bardziej sprawiedliwie dzieli, no to też wtedy ludzie, jest większa siła nabywcza i cała gospodarka lepiej się kręci. I to widać, to nie tylko jest 500+, to nie tylko jest wcześniejszy wiek emerytalny, to jest wiele, wiele rzeczy. Ja tylko powiem krótko, że my w tym roku wydamy 40 miliardów złotych na cele społeczne, z czego 500+ to jest 23 miliardy. I pamiętacie państwo kampanię, jak były wybory, kampanię przedwyborczą, nasi oponenci mówili, że to jest niemożliwe, że położymy budżet, że zadłużymy się, że tak dalej. Okazało się, że samej poprawy ściągalności podatków VAT-u mamy praktycznie na 500+. Przejdę do gospodarki. Okazało się, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości ta gospodarka całkiem nieźle potrafi się kręcić. To myślę, że większość z państwa to widzi. To jest najniższe bezrobocie od wielu lat, właściwie od 25 lat. To jest wzrost PKB. Tu na marginesie powiem, bo mamy teraz gdzieś wzrost PKB około 4%, ale powołam się na wicepremiera Morawieckiego, który powiedział coś takiego, które myślę oddaje myślenia wielu z nas, że gdyby nie transformacja w 1989 roku, a właśnie ten fatalny model zaproponowany przez Unię Wolności i pana wtedy premiera Balcerowicza, który polegał głównie na wyprzedaży za bezcen majątku narodowego, jakbyśmy mieli teraz własność, to PKB było 10%, a nie 4%. No tak, to duża część po prostu gdzieś drenowane przez innych bardziej bystrych i cwanych graczy. I to trochę jest, pamiętacie państwo, jak nas mamili takimi banałami, i która część z nas wierzyła, że kapitał nie ma twarzy. Kapitał nie ma narodowości, ale to się okazało, jak był kryzys bankowy w ostatnich latach, okazało się, że kapitał może nie ma twarzy, ale właściciel ma narodowość i ten zysk zawsze jest transferowany do kraju pierwotnego, a nie w kraju, w którym jest. I jakby z tego wnioski wyciągamy, ale to odkręcić, tą sytuację odwrócić, to jest wiele, wiele lat mądrych rządów. Powiem jeszcze o bezpieczeństwie państwa, bo to jest tak, że państwo wiecie, że od czasu zajęcia Krymu przez Rosję, można powiedzieć, że porządek pojałtański został podważony Europy, porządek bezpieczeństwa. I można dużo pracować, można pięknie mówić, można budować domy, pracować od rana do wieczora. Jak sobie nie zapewnimy bezpieczeństwa, to w historii Polski tak bywało, że inni będą z tego się cieszyć. Także stare hasło kłania się wszystkim. Kto chce pokoju, musi szykować się do wojny. Zupełnie nowa doktryna bezpieczeństwa państwa. W poprzednich latach stawialiśmy na armię ekspedycyjną. Teraz mówimy o tym, że musi być armia. Odsyłam do dokumentu z tego roku, z czerwca, które przygotowało Ministerstwo Obrony, z czerwca czy z lipca, że musi być, znaczy chcemy mieć armię, która będzie broniła granic, społeczeństwo, które będzie chciało mieć taką armię. I zmierzamy do armii, która będzie liczyła 200 tysięcy żołnierzy, w tym Wojska Obrony Terytorialnej, sprzęt. W tym roku zwiększyliśmy wydatki na zbrojenia
To są dziesiątki milionów, to są właśnie ponad miliard złotych i chcemy dojść do tego, żeby to było nie tylko 2% PKB, tak jak powinno być NATO, ale nawet jeszcze więcej. I chcę powiedzieć tak, najlepszym przykładem, jak funkcjonowała nasza doktryna wojenna, była sytuacja, kiedy dywizja pancerna, jedną mamy taką dywizję pancerną, stała na granicy zachodniej, czyli broniła Berlin, a zagrożenia były gdzie indziej. No, jeżeli pan minister obrony Macierewicz przesunął ją przesunął na wschód, to się okazało, że był wielki raban, że był hałas i tak dalej, i tak dalej. Co ja tu będę więcej mówił. Sam fakt, jeszcze zakończę ten wątek bezpieczeństwa, sam fakt, że udało nam się sprowadzić Amerykanów do kraju. Proszę Państwa, czy się to podoba, czy nie, to jest tak, że jedynym państwem, z którym Rosja liczy się na świecie, tak, to są Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wydają tyle na zbrojenia, co 5 następnych krajów, tam Rosja, Chiny po kolei razem wzięte. Czy nam się podoba, to nie. Jeżeli wojska amerykańskie tu stacjonują, nawet w jakiejś mniejszej ilości, ale choćby symbolicznej, to nasz poziom bezpieczeństwa już jest inny. Ktoś się nas pyta, czy jest absolutny, no nie ma czegoś takiego, ale już rzeczywiście osiągnęliśmy zupełnie inny poziom bezpieczeństwa. I zobaczymy, no, generalnie program jest 10-letni, tak jak jeszcze wczoraj dyskutowaliśmy w 20-leciu międzywojennym, proszę Państwa, też mieliśmy piękny program zbrojeniowy, powstał centralny ogrom przemysłowy, no nie starczyło czasu. No, mam nadzieję, że teraz nam tego czasu starczy, że osiągniemy to państwo poważne. I teraz jeszcze powiem krótko, co zamierzamy w tej kadencji Sejmu zrobić. To też myślę, że będą pytania, to bardzo telegraficzny skrócie. Państwo wiecie, no, wygląda na to, że będzie jednak uda nam się zreformować sądownictwo. Uda nam się zreformować sądownictwo. To są wiadomości z ostatnich dni. Ustawa o wolnych sobotach i wolnych niedzielach, czyli zakaz pracy w dni świąteczne, to jest, co jest przed nami. Także proszę Państwa, ja generalnie bym powiedział, że jestem optymistą. Jestem optymistą, no naprawdę jestem optymistą. Od prawie 300 lat, można powiedzieć, czy od czasu bitwy nad Połtawą w 1708 roku, kiedy nawet nas tam nie było, to ambasador carski decydował o Polsce bez nas. Mieliśmy 20 lat w dwudziestoleciu międzywojennym, druga RP, kiedy decydowaliśmy o sobie. I teraz mamy naprawdę niepowtarzalną szansę historyczną i dziejową na to, żeby wybić się na sprawnie zarządzane państwo. To jest jedyna rzecz, którą ja zawsze Niemcom zazdrościłem, że mają sprawnie zarządzane państwo. Ale to nie jest tak, że my byliśmy tacy nieudaczniki, czy byliśmy leniwi, czy jak nam nieraz mieliśmy mieć jakieś kompleksy. Po prostu to wielu na to pracowało, że nie pozwalało nam rządzić u sobie. Nie? To nasi sąsiedzi pracowali na to, potem ich agentury i tak dalej. I mamy szansę to zmienić. To nie jest tak, że myśmy już wygrali. Praca jeszcze jest dużo, ale te nasze, ja tak trochę mówię żartem, to jest sąsiednie szatany, które osłabły. Koniunktura międzynarodowa nam sprzyja, a przede wszystkim nam udało się wybrać rząd. Państwu się udało wybrać rząd. Rząd, który rządzi w interesie narodu i to jest, myślę, że jest jasne i nawet jest jasne to dla naszych przeciwników, którzy co innego mówią w mediach, jak występują, a co innego, jak rozmawiamy kolorowo. Także ja jestem optymistą, myślę, że nam się to uda. Przed nami jest batalia o samorząd, o tą małą Polskę, o tą małą naszą ojczyznę. No chciałoby się, żeby było tak, jak tu pan przewodniczący, pan poseł Tomek Ławniczak powiedział, że by jednak te wyniki poprawić nie tylko w powiecie tureckim, ale trochę odbić tych samorządów, odbić te samorządy właściwie w całej Wielkopolsce, bo Wielkopolska do tej pory platformą i PSL-em stała, ale to jest raz odbić, ale jeszcze bym powiedział mądrze odbić. Tak? Dać dobrych kandydatów, bo czas wyborów szybko minie i potem będzie tak zwane sprawdzam. A ja już pamiętam 6 kadencji samorządów i naprawdę czas szybko leci. To nie wystarczy wygrać, trzeba jeszcze znaleźć dobrych kandydatów. A wiecie Państwo, co jest najtrudniejsze w praktyce samorządowej? To jest znalezienie dobrych kandydatów. Tak? Pamiętam, ile ja już się, nagadałem, namawiałem, naprzekonywałem, żeby znaleźć dobrych ludzi do polityki. Ludzie sukcesu, ludzie, którzy są wartościowi, najczęściej politykę omijają, bo po prostu jest taki jazgot, taki hałas, taka bym powiedział, no, nienawiść i różne inne rzeczy, że po prostu człowiek porządny często po prostu tej polityki unika. A to jest bardzo poważny błąd, bo jeżeli ludzie rozsądni, jeżeli ludzie sukcesu będą politykę omijać, no to pytanie, kto nam ułoży naszą małą ojczyznę, kto nam ułoży państwo, no po prostu to wtedy się okaże, że ułożą tacy, których byśmy nie chcieli. I to jest nasze główne wyzwanie, między innymi tak to widzę i pana posła Ryszarda, pana posła Tomka, żeby przekonać, nie tylko zbudować silne listy, ale znaleźć trochę nowych twarzy i przekonać wartościowych ludzi,
powiedzieć, że warto. Tym bardziej, że w samorządzie te pensje i tak dalej, to konfitury za wielkie nie są. Jest jednak służba, jeszcze raz służba, ale bez tego nie zbudujemy nowoczesnego, sprawnie zarządzonego państwa. Dziękuję. Jak będą jakieś pytania, oczywiście, tak jak koledzy, będziemy na nie odpowiadali. Dziękuję kolego posłom. Szanowni Państwo, żeby rozpocząć dyskusję, to tak zachęcę parę wniosków na początek, bo rzeczywiście wschodnia Wielkopolska, myślę tutaj o subregionie konińskim, jest bastionem Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dobre wyniki i do parlamentu, i wcześniej w wyborach prezydenckich tutaj osiągaliśmy, i to nijak się ma do wyborów, rzeczywiście, jak kolega Tomasz Ławniczak powiedział, samorządowych, choć tych wyborów wprost nie można porównywać, bo wszyscy jesteśmy samorządowcami i wiemy, że w samorządzie się to rozkłada inaczej, chociaż do wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, no zrozumieć tego nie sposób, bo one są najbardziej polityczne. No i jeżeli mieliśmy takie wyniki do parlamentu rok później, a wcześniej tylko jeden mandat, to musimy tutaj poważnie się zastanowić i znaleźć receptę. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o region koniński, to jest ten okręg, ten region, który może dać nam w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego po prostu władzę, bo gdzie indziej tych mandatów się nie zdobędzie więcej, ale tu jest potencjał, jest ta szansa i trzeba wszystko zrobić, abyśmy tych mandatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego mieli po prostu więcej. Jeśli chodzi o powiat, to moja refleksja jest też taka, że przy takich wynikach konińskim, jak mamy, też trudno to zrozumieć, bo no wszyscy wiemy, że oprócz Turków w pozostałych trzech powiatach, czyli myślę tu o Kole, Słupcy i Koninie, nie mamy jakiegokolwiek wpływu na władzę w powiecie. W Turku, mimo tego wyniku słabszego jak wcześniej, jeszcze funkcjonujemy w koalicji, mamy wicestarostę, jakiś wpływ mamy, bo też o tych koalicjach my oczywiście chcemy wygrać, chcemy sami rządzić, ale w samorządzie wiemy, że o tych koalicjach też trzeba później myśleć i być na to otwartym, bo często jest tak, że samemu nie da się rządzić. Ale wracając do tej myśli, no w całym subregionie konińskim my nigdzie w powiecie władzy nie mamy, a przecież wyniki w powiecie konińskim, w powiecie kolskim i tureckim należą do najlepszych w województwie, jeśli chodzi o prezydenta i parlament, i też nad tym trzeba się zastanowić. Natomiast no, odpowiedź to jest już na to taka, że one nigdy się nie przełożą, jeśli chodzi o samorząd, bo dochodzą tutaj te partie, partyjki, organizacje, które funkcjonują, i to przecież zaniża te wyniki. Wiemy jak to wygląda. Moja taka pobieżna analiza, i mówię to też do siebie, bo przecież uczestniczyłem w tych wyborach samorządowych, jest taka, że to zaangażowanie jest po prostu za mało. No proszę Państwa, nie może być tak, że ktoś jest na pierwszym miejscu na liście, załóżmy do powiatu, i jest zadowolony, i reszta, no lepiej, żeby byli średniacy, broń Boże nie ktoś mocny, żeby mi nie zagroził. No i wtedy mamy cztery okręgi, cztery powiaty i grzejemy ławę opozycji. I tak to będzie. Szanowni Państwo, nikt nie może być w powiecie tureckim pewnym, że będzie na pierwszym miejscu, czy jest radnym, czy chce być radnym, czy będzie radnym. Chyba że zbuduje już sam taką listę, że będzie miał przeciwników, który się będzie brał dzień i noc. To wtedy jest lista dobra i wtedy taki człowiek zasługuje na pierwsze miejsce, czyli jak sobie zbuduje konkurencję. Bo jeżeli będzie tak, jak to bywało czasami w niektórych okręgach, że jest lider na pierwszym miejscu, mówię tutaj o powiecie w tej chwili, później długo, długo nic, albo ktoś zdobywa na liście 7 czy 6 głosów, to o czym my tutaj mówimy? To szans na władzę nie ma. A takie szanse mamy, bo przypomnę, że w roku 2006, jeśli chodzi o powiat, mieliśmy 6 radnych, w 2010 5, teraz mamy niestety 3, coś się zmieniło. Chociaż jeśli chodzi o te wybory 2014 roku, no to żeśmy przegrali z największą partią w województwie wielkopolskim. Ta partia się nazywa Partia Głosów Nieważnych, żebyśmy mieli też świadomość, bo ta partia zdobyła najwięcej głosów, no, ale to jest inna bajka,
I tu by trzeba o tym mówić, zresztą długo, zresztą rozwiązania w tym zakresie proponowane są we wzmianie do ordynacji wyborczej i myślę, że nam to pomoże. Ale nawiązując do tego, to trzeba też już myśleć o komisjach wyborczych, bo nauczeni doświadczeniem roku 2014, pamiętamy jak walczyliśmy o komisje wyborcze, jak tworzyliśmy i pilnowaliśmy tych spraw, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. I to też przyniosło przecież swój skutek. Także apeluję do nas wszystkich o ciężką pracę, ale przede wszystkim o szukanie na ludzi na listy do powiatu, do sejmiku oczywiście województwa wielkopolskiego. Otóż moje zadanie to muszą być góra trzech kandydatów z Turku, czy być może dwóch, zobaczymy jak to się ułoży, ale to też muszą być silne, znaczące osoby, bo my tego sejmiku po prostu nie możemy tutaj w Konińskim przegrać. No, takiej możliwości nawet nie przewiduję. Kolejną sprawą jest powiat, tak jak powiedziałem, cztery okręgi i tutaj nie powinny nam się te okręgi zmienić, bo jak dobrze pamiętam, Góra mieliśmy 7 mandatów, dwóch największych, później tam było 4 i 3. Możemy to wygrać, ale naprawdę muszą być silne te listy w okręgach tych dużych. Mówię tutaj o Turku i tym drugim, gmina Turek, Tuliszków i Władysławów. Możemy mieć po 3 mandaty i gdybyśmy pozostałych mieli mandaty, to praktycznie rzecz ujmując mamy władzę w powiecie. No ale to przecież nie wszystko, bo jeszcze są gminy i kandydaci na wójtów, burmistrzów, a tu szczególnie będzie trudno, bo nie udało, nie wprowadzamy tej kadencyjności i dzieje się tak, że w wielu samorządach, a też nie możemy na to pozwolić i o tym trzeba głośno mówić, że samorząd to nie jest poczekalnią na emeryturę, bo wiele samorządów tak w tej chwili wygląda, że wójt, burmistrz musi jeszcze, no jego zdaniem, tak, być, bo on ma za 4 lata emeryturę, czy za 5 i do tego dopuścić nie możemy, a wiemy, że tak to jest, no poprzez to, że ci wójtowie z kadencji na kadencję zostawali. Ja tym ludziom źle nie życzę, ale przecież jeśli ktoś był 20 lat wójtem, to w każdej dziedzinie sobie poradzi, szczyty i góry może zdobywać i na pewno świat stoi do niego otworem, a chodzi przecież o to, żeby w tych samorządach zmieniało się na lepsze, a nie po to, żeby wójt czy burmistrz dotrwał sobie przez 4 lata do emerytury, bo ma jakiś tam układ zapewniony i o tym trzeba głośno mówić. Także szanowni Państwo, dyskutujmy o tym, ale przede wszystkim pracujmy na mocne listy. Tych ludzi jest nam potrzeba bardzo, bardzo dużo. Będą to głównie trzon, będą stanowić członkowie Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież mamy przyjaciół, mamy sympatyków, mamy tych, którzy popierają nasze działania, jest ich coraz więcej i te wybory naprawdę możemy wygrać. Jeśli idzie o założenia kadencyjności bezpośrednio wybieranych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, wprowadza się kadencyjność od 2018 roku. A więc ci, którzy zostaną wybrani w 2018 roku, mogą być wójtami, burmistrzami, prezydentami do 2026 roku, czyli góra 2 kadencje. Następnie wprowadzone zostanie także ordynacja, jest zakaz, będzie zakaz na pewno startu wójtów, burmistrzów, prezydentów jako radnych do innych szczebli samorządu. Na ten moment nie ma zakazu i nie wykluczamy startu wójtów, burmistrzów, kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów do rad tego samego szczebla, na który startuje dana osoba. Rysem charakterystycznym jest zniesienie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do pierwszego szczebla samorządu. Do tej pory jedynie w miastach na prawach powiatu były wybory proporcjonalne. Teraz będą wybory proporcjonalne. I teraz nie odpowiem szczegółowo, być może Krzysztof mnie dopełnisz,
Czy obejmuje to też gminy do 20 tysięcy, czy też nie? Bo wszystko. Nie ma tutaj limitu. Dobrze, to na tym etapie, to na tym etapie przynajmniej wszystkich ma obejmować, bo kiedy dyskutowaliśmy na ten temat w swoim gronie, były też brane pod uwagę w gminach do 20 tysięcy, aby wprowadzić takie rozwiązanie, które było przed wprowadzeniem JOW-ów, iż wybory większościowe wielomandatowe. Nie wiadomo, czy nie będzie powrotu do tego, bo one bardziej w sposób bardziej racjonalny oddawały wolę społeczeństwa. No innymi słowy, JOW-y, i to jest cały szereg przykładów na terenie kraju, wykrajane były czasem, przepraszam, że tutaj tego uczniowskiego słowa używam, wykrajane były, ale specjalnie czasem pod niektórych radnych. Natomiast jeżeli podam przykład, na przykład gmina 15-tysięczna, mieszana, 5-tysięczne miasteczko, to miasteczko stanowiło jeden okręg pięciomandatowy, no i w związku z tym tutaj całe miasteczko wybierało po prostu swoich przedstawicieli w wyborach większościowych. Teraz będzie w wyborach proporcjonalnych. I to samo, jeśli idzie o mniejsze wsie, które będą łączone, mniejsze sołectwa, które będą łączone w okręgi, w poszczególne okręgi wyborcze. No i co? To najważniejsze chyba założenie, jeśli idzie o te zmiany. Tak, proszę Państwa. Jeśli chodzi o uzupełnienie tego, to żebyśmy dobrze się rozumieli. Wójt może kandydować do Rady Gminy, tak? A nie może już kandydować, tak, na przykład do Sejmiku Województwa, tak, Wielkopolskiego, ani do Rady Powiatu, tak jak było to dotychczas. Nie wójt, tylko kandydat na wójta, czy kandydat na burmistrza. No tak, tak. A mieliśmy takie sytuacje w naszej praktyce, że któryś tam z wójtów kandydował 3 kadencje do Rady Powiatu i nigdy tym radnym powiatu nie był, bo nie chciał być, tylko kogoś tam wprowadzał. No to już teraz, i to chyba stanowi taką dużą sprawiedliwość, bo to było oszukiwanie w sumie wyborców. Żeby nie było, proszę Państwa, to PiS też z tego korzystał i też czasem, ale nie na taką skalę jak powiedzmy inne ugrupowania, i my też mamy takich, ja przynajmniej w powiecie ostrowskim, jednego z burmistrzów, który jest zdecydowanie naszej orientacji, zawsze kandydował, no ale grzecznościowo potem było to grzecznościowe, bo zostawał burmistrzem już od kilku kadencji, no ale wiemy, że po to jest tego rodzaju start, żeby był dodatkowy mandat, tak? No a tak to... Proszę. Czy takiemu wójtowi na przykład, czy burmistrzowi, jak się skończą te dwie kadencje, potem nie będzie mógł startować, tak? Na burmistrza czy na wójta, czy może startować na radnego na przykład? Tak, oczywiście. Oczywiście tutaj na radnego do władzy uchwałodawczej nie ma żadnych ograniczeń kadencyjnych. Ta dwukadencyjność, proszę Państwa, ma to do siebie, tak jak prezydent państwa. Prezydent Rzeczpospolitej odpowiedzialny jest za nominację personalną wielu bardzo wysokich urzędników, łącznie z służbami mundurowymi na stopnie generalskie itd., itd. I już przykład pierwszej takiej nowoczesnej republiki, jaką są Stany Zjednoczone, ograniczył ten wpływ, możliwość tego wpływu tylko i wyłącznie do dwóch kadencji, żeby potem nie tworzyły się tego rodzaju układy personalne i tego rodzaju układ elit rządzących państwem, który zawładnąłby właściwie całym procesem i sterowałby odgórnie całym procesem demokratycznym. Podobnie, analogicznie, per analogam ma to miejsce na poziomie demokracji lokalnej i różnorodnych społeczności lokalnych, gdzie poprzez nominacje personalne różnorodnych ludzi na kluczowe stanowiska przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w jakimś stopniu kreuje się lokalną demokracją i tworzy się taki układ personalny i instytucjonalny, który w zasadzie nie można, jest niemożliwym, aby naruszyć. Proszę pan. Bo ma wzmocnić się rola czy obowiązki męża zaufania, tak? Tak. Jakby to ma wyglądać? Na czym ta zmiana ma polegać?
na tym, że uczestniczy nie tylko podczas głosowania, ale przy liczeniu głosów na każdym etapie i może obserwować, zdaje się, fotografować, nie wiem, czy fotografować, nie czy wiem, spisywać. Ale na pewno przy liczeniu może spisywać. Przy liczeniu może spisywać. No i bezpośrednio obserwując, może wpisywać swoje uwagi do protokołu wyborczego. A proszę bardzo, pan przewodniczący jeszcze. Chciałbym panu odpowiedzieć, że to jest trochę mit rozpowszechniany przez, no myślę, że przez media, bo to jest nośne, że rady przejadają jakieś pieniądze. U nas na 120-milionowy budżet rada ma roczny budżet 500 tysięcy złotych. To jest tak, jakby przy 120 złotych no, ktoś tyle zarabiał, ktoś tam rozdysponował 5 złotych na, no, na cele rady, tak? I to nie są tylko diety radnych, tylko cały budżet biura rady. Także to jest pewnego rodzaju mit, który ma uderzyć także właśnie w radnych, bo mówi się o tych dietach, które no, sam pan poseł powiedział, że nie są jakieś to oczywiście niewyobrażalne, tak, i nie jeden właśnie człowiek, który jest majętny, który miałby do zaproponowania no, coś właśnie w życiu społecznym lokalnego środowiska, no to nie chcę brać się jakby za tą pracę społeczną, ponieważ no, nie rekompensuje to w żaden sposób tego, co no, czasu poświęci na działanie w firmie czy w innych miejscach. A przy okazji chciałem też zapytać, bo u nas to jest dosyć palący temat, czasami wywoływany przez lokalny nasz tygodnik, co z gminami obwarzankowymi? Bo tutaj panowie posłowie jesteście z Komisji Samorządu Terytorialnego, czy są jakieś rozmowy, bo tych gmin w Polsce jest niezbyt wiele. Natomiast, jest sto kilkadziesiąt, tak. Natomiast ta struktura jest taka trochę nienaturalna. Czy są jakieś pomysły na ten temat? To będzie, ja tylko dopowiem jeszcze, odpowiadając zaraz na to pytanie. Proszę państwa, że dieta radnego przeciętnie gminnego to jest kilkaset złotych miesięcznie. Czasem powyżej tysiąca, tysiąc kilkaset złotych, przewodniczących rad w większych miastach 2, 2,5 tysiąca, w mniejszych między 1000 a 200, z tym, że w związku z tym, że nie są to pieniądze opodatkowane, bo jest to dieta, która nie jest, znaczy jest dopiero od kwoty 2400 z czymś opodatkowana, no to w związku z tym miesięcznie, no to są tego rodzaju pieniądze, prawda? To nie są żadne przełomowe pieniądze. Oczywiście dla człowieka średniozamożnego czy poniżej średniozamożnego są to w jego budżecie domowym istotne pieniądze, ale o takich pieniądzach mówimy. Natomiast wracając do tego, co pan podkreślił, gminy obwarzankowe, jest ich sto kilkadziesiąt w kraju i istnieją permanentne problemy, właściwie nierozwiązywalne na razie ustawowo, a za każdym razem w sposób niezadowalający którąś ze stron z rozwiązywane metodą polityczną, powiększania obszarów miast, które rozrastają się i muszą być powiększone. Ostatnio był głośny przykład Opola. Myśmy nawet mieli wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w październiku, dosłownie w Opolu i tych gminach, które nie tyle zostały wchłonięte, ile częściowo obcięte przez Opole, a są też takie gminy jak Turek, w wypadku powiatu ostrowskiego jest gmina Ostrów Wielkopolski, która jest też obwarzankiem. Te gminy mają taką tendencję, że przenosi się tam coraz więcej mieszkańców miast, bo są one infrastrukturalnie powiązane z miastami i warunki do mieszkania dla klasy średniej, ewentualnie średniej plus, są o wiele dogodniejsze, bo są bardziej ekologiczne, a więc żyję eko, a korzystam jednocześnie z infrastruktury miasta, prawda? Bo praktycznie, bo to jest w różnorodny sposób powiązane. I to rozlewanie się miast od Szczecina po Przemyśl i od Kłodzka po Suwałki po prostu ma miejsce, ale to nie tylko u nas, to jest też na zachodzie Europy, w Ameryce Północnej, gdzie nad tym problemem różne państwa różnie sobie z tym radzą.
Polska w mojej ocenie sobie w ogóle nie radzi, ponieważ nie ma rygorów polityki przestrzennej. My właśnie pracujemy, to znaczy Ministerstwo Infrastruktury oraz w szczególności tam minister Żochowski odpowiadający za budownictwo oraz urbanistykę. Nad tym pracuje nad nowym kodeksem urbanistyczno-przestrzennym. Są to bardzo poważne zresztą postulaty środowiska urbanistycznego w Polsce. No nie ma żadnych planów i potem tego rodzaju rzeczy każdemu wójtowi tego rodzaju gminy zależy nad tym, żeby przybywało mieszkańców, bo skoro przybywa mieszkańców, przybywa nieruchomości, to gmina czerpie większe podatki z tego. Miasta tym nie są zainteresowane, bo ubywa im mieszkańców, zwłaszcza tych powyżej średniej, którzy się przenoszą na obrzeża, tak? I w związku z tym dochody są mniejsze. Ale co najważniejsze z punktu widzenia państwa, tego rodzaju, przecież wójt danej gminy obwarzankowej, tak ją nazwijmy, nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby wyznaczyć. Proszę bardzo, jeżeli pan doszedł jeżeli nastąpił proces kupna i sprzedaży jakiejś działki i nabył pan, nawet jeżeli nie ma tego w planach zagospodarowania przestrzennego, no to ja decyzją o warunkach zabudowy wydaję panu zgodę, jeżeli wpływa taki wniosek na zabudowę danego fragmentu, bo to się wójtowi opłaca. I teraz przychodzi, proszę państwa, do strategicznej, infrastrukturalnej inwestycji rządowej, państwowej na tym terenie. Ma przejść droga ekspresowa, ma przejść linia gazowa, ma przejść linia wysokiego napięcia i wszyscy mamy komitety protestacyjne, które absolutnie wykluczają coś takiego, no bo przecież my tu mieszkamy, wybudowaliśmy sobie działkę, kupiliśmy, miało być ekologicznie, a tutaj, prawda, ma przechodzić jakaś tam linia. I tych problemów to są setki, a nawet tysiące problemów. I państwo dynamicznie, że tak powiem, się rozwija, planuje te infrastrukturalne decyzje, natomiast nie ma przestrzeni, nad którą panuje tylko, władztwo ma tylko i wyłącznie samorząd pierwszego szczebla, i on zgodnie ze swoim interesem rozplanuje ten obszar bez uwzględniania strategii. Przykład, proszę państwa, Kalisz, mój Kalisz, bo ja mieszkam w Nowych Skalmierzycach między Ostrowem a Kaliszem. W Kaliszu przepracowałem w ogóle pierwszych 11 lat. Szanowni państwo, jedno z dwóch z ponad 100 tysięcznych miast nie mające obwodnicy i do tej pory, do jeszcze poprzedniej kadencji, żaden rząd nie planował obwodnicy. Wreszcie jest. Oczywiście politycy niektórzy obiecywali różne rzeczy. Teraz realnie, przepraszam, jak to uczciwie mówią, w realu, a nie w wirtualu, zaczęto pracować nad projektowym przygotowaniem obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej numer 25 Ostrów, Kalisz, Konin. I Kalisz nie ma ani jednego metra kwadratowego przygotowanego pod inwestycje, ponieważ wchłonął Dobrzec, tam na Dobrzecu Dobrzec był cały zabudowany już za te i nie idzie nigdzie tego przeprowadzić. No to i mówią, najlepiej kiedy pójdzie w ogóle przez inne gminy, przez Gołchów i Nowe Skalmierzyce, tak? I to będzie obwodnica Kalisza, a nie przez obrzeża Kalisza. Inna historia i oczywiście już są spory. Generalna dyrekcja jest po środku, dwie gminy są przeciw, oczywiście jest też wariant przez Kalisz. Społeczeństwo południowej części Kalisza w żadnym wypadku, osiedla Dobrzec, nie chce, żeby przez ich osiedle, bo wszystko jest już zabudowane. Inny przykład, Warszawa. Brakuje prądu. Trzeba dociągnąć linię wysokiego napięcia. Kozienice zostały z powrotem, elektrownia Kozienice została z powrotem przejęta przez Skarb Państwa. Kozienice chcą budować linię wysokiego napięcia i miała być pozostawiona przestrzeń. A tutaj ja już nie pamiętam, czy gmina Piaseczno, czy gmina Konstancin Jeziorna zabudowała wszystko na podstawie mechanizmu, o którym mówiłem, tak? I Warszawa teraz, nawet jest ten prąd, tylko nie ma jak tego dostarczyć do stolicy,
i może w kryzysowych momentach blackout zaskoczyć stolicę nawet państwa. Innymi słowy, mamy takie ustrojowe, proszę państwa, jak gdyby no, rozwiązania, które hamują infrastrukturalny rozwój o strategicznym charakterze. Tutaj nikt nie mówi o łamaniu demokracji. Natomiast jeżeli, zakończę tylko na tym, że jeżeli do Warszawy widząc z samolotu na kongres urbanistyczny jeden z wybitniejszych urbanistów Europy, Anglik, to mówi znakomicie, że ten kongres w Polsce się odbywa, bo to, co zobaczył z lotu ptaka, doprowadza go do jednego wniosku. W Polsce, tak jak w Anglii, Anglia może powiedzieć, że jest na pierwszym miejscu pod względem polityki przestrzennej, tak w Polsce w ogóle nie ma polityki przestrzennej i trzeba ją w ogóle doprowadzić. Jednym z tych problemów jest problem rozszerzania miast i gmin obwarzankowych. Jak to będzie rozwiązane w kodeksie architektonicznym i czy w związku z tym pójdą za tym decyzje nad zmianą administracyjnego podziału państwa, nie wiem. Prawdopodobnie nie. Do tej pory jest to tak. Mechanizm nad polityką przestrzenną przedstawiłem państwu, tak? Ale jeśli idzie o gminy obwarzankowe, to jest zawsze w ten sposób. Jeżeli dostatecznie silny poseł z koalicji rządzącej, czy z obozu rządzącego, czy to w poprzedniej kadencji, czy to w tej kadencji, ma silne wpływy w rządzącej partii, to on przeforsowuje, tak? Że to miasto może sobie rozszerzyć kosztem tamtej gminy. Jeżeli jest odwrotnie, poseł obozu rządzącego ma wpływy elektoralne przede wszystkim w tych gminach obwarzankowych, a mniejsze w tej stolicy, mowy nie ma, to miasto się nie rozwinie. To tak nie może być, bo to do tej pory, włącznie z naszymi rządami, mówię, jest na zasadzie politycznej przepychanki, a nie na zasadzie systemowego rozwiązania. I to jest wyzwanie, jest to bardzo ważny problem w ogóle rozwoju infrastrukturalnego naszego kraju, który pan poruszył i to jest wyzwanie, które też przed nami stoi. Też ja o tym systemowym rozwiązaniu mówiłem i się o to pytałem. To tak wygląda, to znaczy jeszcze nie ma tych rozwiązań, znaczy kodeks urbanistyczny, muszę powiedzieć tylko tak, raz do tej pory wiceminister Żochowski go przedstawił, nie dostaliśmy nic jeszcze na piśmie, ale zaskoczony byłem tym, zresztą taka atmosfera, muszę powiedzieć, bo on przedstawił to na Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, że tutaj stosunkowo jest mało polityki, dużo pracy merytorycznej, co ja sobie cenię na pracy Komisji Samorządowej i rzeczywiście posłowie opozycji podeszli do tego naprawdę bardzo pozytywnie, to wymaga zmian rzeczywiście systemowych, bo jest w tej chwili w Polsce zupełny, przepraszam też za wyrażenie, kociokwik. Anglia, która ma, Wielka Brytania, która ma podobną powierzchnię, co Polska, nieco większą, ale dwa razy więcej. Ale dwa z Irlandią Północną chyba większą. Nie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii posiada większą. Natomiast, proszę państwa, przede wszystkim dwa razy, nie nieco, prawda? Ale to są obszary porównywalne. Natomiast, proszę państwa, jeżeli mieszka tam ponad dwukrotnie więcej ludności aniżeli w Polsce i wszystko jest, jeżeli polecicie państwo nad Wielką Brytanią, no uporządkowane, są wyraźnie zaznaczone, no osiedla i wyraźnie zaznaczone wolne obszary i te ważne strategiczne decyzje można, prawda, sobie organizować i Polska, gdzie po prostu jest rozpacz pod tym względem, no to trzeba po prostu to naprawić. Rozumiem. Szanowni państwo, będziemy powoli kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za liczne uczestnictwo, ale przede wszystkim dziękuję naszym gościom, panu Tomaszowi Ławniczakowi i panu Krzysztofowi Ostrowskiemu, koordynatorom wyborczym, jeden wojewódzki, drugi okręgowy, za to pierwsze spotkanie. Myślę, że od tej pory już zaczynamy ciężką pracę na rzecz wygranych wyborów samorządowych. Jeszcze raz panom dziękuję za wizytę. Myślę, że... Dziękuję.